opioły pod nogi i zaczynamy. Na stronie sejmowej znajduje się zakładka podjęte uchwały. Jeżeli sobie zjedziemy niżej, to zobaczymy, że rok 2024 będzie rokiem Marka Chłaski, arcybiskupa Antoniego Baraniaka, Romualda Traugutta, Wincentego Witosa, polskich olimpijczyków, Kazimierza Wierzyńskiego, Zygmunta Miłkowskiego, Melchiora Wańkowicza, rodziny Ulmów. Ja w tym filmie skupię się na osobie Romualda Traugutta. I spójrzmy sobie na druk sejmowy 3201. Projekt wpłynął do Sejmu dnia 27 kwietnia 2023 roku. Drugie czytanie odbyło się dnia 28 lipca 2023 roku i przejdźmy sobie do tekstu tej uchwały. Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 lipca 2023 roku w sprawie ustanowienia roku 2024 rokiem Romualda Traugutta. W roku 2024 przypada 160. rocznica śmierci Romualda Traugutta, dyktatora powstania styczniowego, wielkiego patrioty, który oddał życie walcząc o odzyskanie przez Polskę niepodległości. Czyli już na wstępie, już w pierwszym akapicie mamy informację o genezie tej uchwały, tak? I komu ona jest poświęcona. Romuald Traugutt urodził się 16 stycznia 1826 roku we wsi Szostakowo w powiecie brzeskim w niezamożnej rodzinie szlacheckiej. Po ukończeniu gimnazjum Świsłoczy w 1833 roku udał się do Petersburga z zamiarem podjęcia studiów. Nieprzyjęty ze względu na wiek, poświęcił się karierze wojskowej w ciągu 17 lat służby w wojsku. Jako żołnierz armii rosyjskiej walczył podczas kampanii węgierskiej w 1849 roku. I w tym momencie pauza, ponieważ tutaj trzeba zauważyć i poczynić sobie taką uwagę, że kampania węgierska oczywiście kojarzy nam się z Wiosną Ludów i kojarzy nam się z postacią Józefa Bema, ale należy tutaj przyznać, że były takie same przypadki jak w późniejszym okresie, w czasie I wojny światowej, oczywiście na mniejszą skalę, że po obu stronach, albo po kilku stronach, jak tutaj chodzi o tutaj pierwszą wojnę światową, no to tutaj, wracając do kampanii węgierskiej, to po obu stronach konfliktu znajdowali się Polacy i walczyli tutaj tak po stronie Węgrów, naszych bratanków, jak i niestety uczestniczyli tutaj w akcji rosyjskiej, w najeździe i w pomocy rosyjskiej względem Austriaków. I wracając do tekstu uchwały, wziął też udział w wojnie krymskiej. I tutaj kolejna pauza, szybka, z tego względu, że wojna krymska jest też przyczynkiem do pewnego zastanowienia się. Zastanowienia się takiego szerszego, odnoszącego się do w ogóle wszystkich powstań XIX-wiecznych, ponieważ brakowało nam w tamtym wieku takiego timingu, takiego wyczucia czasu, ponieważ te powstania były albo robione za wcześnie, albo były robione za późno. Powstanie listopadowe wybuchło za wcześnie, powstanie styczniowe wybuchło o dekadę za późno, ponieważ wojna krymska była w latach 1853-1856 i to był dobry moment międzynarodowy do tego, żeby wziąć udział w tym konflikcie i wywalczyć jak najwięcej dla siebie. Natomiast Polacy nie wykorzystali tej możliwości. Zawiódł właśnie ten timing. On był nieodpowiedni w tym względzie, ponieważ wojna krymska dawała poparcie Anglii i Francji, a my bez tego czynnika zewnętrznego nie mogliśmy sobie pozwolić na to, żeby zwyciężyć z takimi zaborcami jak właśnie Rosja, Prusy, Austria. To były potęgi tamtego świata i nie można było im sprostać, więc trzeba było szukać pomocy, natomiast ta pomoc mogła być, ale nie w tym czasie, kiedy my braliśmy za broń. I wracając do tekstu uchwały. W 1861 roku ze względów zdrowotnych i rodzinnych podał się do dymisji i skończył służbę w stopniu podpułkownika. Po wybuchu powstania styczniowego Romuald Traugutt w kwietniu 1863 roku objął dowództwo nad oddziałem złożonym ze 160 osób pochodzących z powiatu kobryńskiego. Od maja do lipca stoczył 7 potyczek.
odnosząc kilkakrotnie zwycięstwo nad Moskalami, w tym śmiałej zasadce pod Cholkami. Po rozbiciu przez Rosjan oddziału pod Kołodnem przedostał się do Warszawy i oddał się do dyspozycji rządu narodowego. 15 sierpnia otrzymał awans na stopień generała i funkcję komisarza wojennego na Galicję wraz z poleceniem odbycia misji dyplomatycznej do Francji. W Paryżu spotkał się z ministrem spraw zagranicznych Francji oraz przedstawicielami polskiej emigracji. Nabrał przekonania, że możliwa jest interwencja państw zachodnich w sprawie Polski, gdyby powstanie dotrwało do wiosny 1864 roku. Po powrocie do Warszawy 17 października objął funkcję dyktatora powstania. Podporządkowała mu się większość dotychczasowego rządu narodowego. W swojej działalności Romuald Traugut kładł szczególny nacisk na finanse, wojsko oraz sprawę chłopską. Oprócz obowiązujących danin prowadził podatek dochodowy od osób przebywających za granicą. Przeprowadził także pożyczkę narodową. Pragnął powszechnego udziału Włościan w powstaniu, dlatego wydał dekret tworzący Wydział do kontrolowania realizacji uwłaszczenia. I w tym momencie kolejna pauza, ponieważ uwłaszczenie było takim kluczem do niepodległości. Ta sprawa chłopska, która ona nie brzmiała podczas powstania listopadowego, ponieważ no tutaj byli propagatorzy uwłaszczenia jak Jan Olrych Szaniecki, natomiast do tego nie doszło. Wtedy klasa polityczna nie była gotowa na to. Szlachta nie była gotowa na uwłaszczenie, ale to był klucz. Jeżeli wtedy nie wyczuto, kiedy wtedy nie było wyczucia tego momentu powstania międzynarodowego, to trzeba było właśnie postawić na sprawę chłopską. Jeżeli mamy późniejsze wypadki, mamy cud nad Wisłą, to tak naprawdę ten cud zaszedł wcześniej, bo ta sprawa chłopska, ona się przerodziła w sprawę narodową, ponieważ chłopi wcześniej nie byli unarodowieni. Oni po prostu byli obok tej polskości, mówili co prawda językiem polskim, ale nie czuli przynależności. Dla nich było wszystko jedno, czy to będzie szlachcic ich panem, czy też odległy car. Koszula bliższa ciało w tym wypadku i oni tą koszulę czuli, że ich drapie i to ich drapała szlachta, a nie ten odległy car, tak? Bo on był daleko i można było powiedzieć, to ten dobry car, a źli doradcy. Natomiast w takiej sytuacji tutaj nie można było zaprzepaścić w tym względzie zaprzepaścić kwestii uwłaszczenia, żeby wybić się na niepodległość, natomiast powstanie listopadowe no tej szansy nie wykorzystało. I wracając do tekstu uchwały. W oparciu o oddziały generała Józefa Hauke-Bosaka dokonał reorganizacji Armii Narodowej, powołując wojsko zawodowe składające się z 4 korpusów, każdy złożony z 2 lub 3 dywizji. W polityce zagranicznej nie mogąc liczyć na poparcie Anglii i Francji. I tutaj pauza, bo faktycznie nam się oczywiście ciśnie konotacja późniejsza, czyli tutaj rok 1939. Natomiast tutaj trzeba przyznać, że Anglia i Francja nie mogła nam pomóc w tym względzie, że to nie leżało w ich interesie. Nie było żadnego takiego sprzyjającego klimatu międzynarodowego, tak jak tutaj był ten klimat podczas wojny krymskiej. No to w 1834, no ten klimat w ogóle nie był do tego, żeby liczyć na poparcie mocarstw zachodnich. I wracając do tekstu uchwały, nawiązał kontakty z Giuseppe Garibaldim i włoską partią czynu oraz z rewolucjonistą węgierskim Georgiem Klapką. Próby ratowania powstania przez Traugutta zostały zahamowane na wiosnę 1834 roku przez zaostrzenie polityki Austrii i Prus wobec sprawy Polski. I tutaj faktycznie kolejna pauza, w tym względzie wywodząca się z tego, że tutaj jeżeli sprawa polska gdziekolwiek się wybijała, wzmacniała się, no to tutaj kordon zaborców się zacieśniał. To nie było tak, że Polacy walczyli tylko z Rosjanami, a tak de facto mieli za przeciwników także Austrię i Prusy. Więc tutaj sprawa była bardziej zagmatwana i była bardziej złożona, niż wydaje się, że Polacy tylko walczyli z jednym zaborcą. Tak naprawdę, gdyby Polacy nawet odnosili większe sukcesy, co było wręcz niemożliwe, to można zakładać, że tutaj kolejni zaborcy, Austria i Prusy, wspomogłyby po prostu Rosję i zławili po prostu ruch narodowo-wyzwoleńczy. Wracając do tekstu uchwały. Rozbicie sił Hauke-Bosaka pod Opatowem oraz wprowadzenie uwłaszczenia chłopów przez cara. To był gwóźdź po prostu do tego powstania, gwóźdź do trumny.
Romuald Traugott został aresztowany w nocy z 10 na 11 kwietnia 1834 roku. Podczas przesłuchań i procesu nie skompromitował nikogo ze swoich współpracowników. Zachowując się bardzo godnie, stwierdził: celem zaś jedynym i rzeczywistym powstania naszego jest odzyskanie niepodległości i ustalenie w kraju naszym porządku opartego na miłości chrześcijańskiej, na poszanowaniu prawa i wszelkiej sprawiedliwości. Wyrokiem sądu rosyjskiego został skazany na śmierć. 5 sierpnia 1864 roku na stokach Cytadeli Warszawskiej Romuald Traugott został powieszony wraz z członkami i pracownikami rządu narodowego Janem Jeziorańskim, Rafałem Krajewskim, Józefem Toczyskim i Romanem Żulińskim. Zgromadzony na egzekucji wielotysięczny lud Warszawy padł wówczas na kolana i śpiewał pieśń Święty Boże. W uznaniu zasług niezłomnego dyktatora powstania styczniowego dla Polski, Sejm Rzeczypospolitej Polskiej ustanawia rok 2024 rokiem Romualda Traugutta. I tutaj przygotowałem jeszcze z książki Bolesława Limanowskiego kilka fragmentów odnoszących się do tego bohatera. I pierwszy fragment. Traugott w czasie powstania styczniowego, miał 37 lat. Dubiecki tak go opisuje. Wzrostu niskiego, szczupłego, prosto trzymającego się, twarzy na pierwszy rzut oka mało wyrazistej, chociaż po pilniejszym wpatrzeniu się uwydatniała się w niej energia i niezwykłe skupienie myśli. Czoło niewyniosłe, ocieniały włosy ciemne, krótko ostrzyżone, a na owym czole ukazywały się często zmarszczki, przycinające od góry do dołu, świadcząc o nieustannej pracy myśli. Nosił okulary, spoza których tryskały promienie oczu wyrazistych, przenikliwych, lecz nie surowy. W całym obejściu się uderzała prostota, połączona z pewną serdecznością, tak często spotykaną u Litwinów. Potwierdzam, też mam słabość akurat do Litwinów. I ta serdeczność faktycznie była dla mnie widoczna. Tutaj właśnie mamy wizerunek Romualda Traugutta, który by odpowiadał faktycznie temu wcześniej przytoczonemu rysopisowi. Tutaj no faktycznie bije taka dostojność, taka szlachetność, ale nie wywodząca się z tego, że to jest szlachcic, a z tego, że po prostu ma takie przymioty charakteru. I kolejny fragment z książki Bolesława Limanowskiego wydanej w 1920 roku. Przyszedł chwili najtrudniejszej, jakiej jeszcze nie było od początku powstania, i zaczął kierować sprawami powstania jak mógł i umiał, z największym poświęceniem i zapałem. Władza, jaką sprawował, w jego przekonaniu była aktem poświęcenia, którego nie wolno odmawiać ojczyźnie, kiedy tego jest konieczność. Był to człowiek obowiązkowej religijny. Robił, bo uważał to za swój obowiązek, bo wierzył w sprawiedliwość boską i zwycięstwo słusznej sprawy. Na wybiegach dyplomatycznych nie znał się i wszelkie zapewnienia brał za dobrą monetę. W jego przekonaniu sprawa narodowa mogła zjednoczyć wszystkich. Sztandar narodowy krwią chrzczony, męczeństwem całego pokolenia uświęcony, jest wyższy nad wszelkie chorągwie partii i partyjek, pisał 27 listopada do urzędników narodowych za granicą. I faktycznie, no to trzeba przyznać, że interes narodowy jest najważniejszy, ponieważ on został kupiony krwią wielu powstańców i wielu naszych przodków. I kolejny fragment. Powstania pisał Traugott własnoręcznie w protokole śledczym 4 maja 1864 roku. Nie doradzałem nikomu przeciwnie, jako były wojskowy. Widziałem całą trudność walczenia bez armii, broni i wszelkich potrzeb wojennych z państwem słynącym ze swej militarnej potęgi. Siebie nie oszczędzał, mówił więc prawdę. Szedł razem z całym ziemiaństwem, skoro jednak Komitet Szlachecki w Wilnie powoływał całą Litwę do broni. Pełen poczucia obowiązkowości porzucił i młodą żonę, i małe dzieci, i stawił się posłusznie na wyznaczone stanowisko. I historyk rosyjski, nasłuchawszy się od Rosjan opowiadań lekceważących o Traugutcie, z pewnym zdziwieniem powie: nie można było przypuszczać, że to przyszły niezmordowany, energiczny bojownik za sprawę polską, że to przyszły pełen niesłychanego bohaterskiego poświęcenia powstańczy dyktator polski. I kolejny fragment przedstawiający już końcówkę powstania. Władze moskiewskie widziały, że w kierownictwie powstania zaszła jakaś od października ważna i korzystna dla niego zmiana. Dowiedziano się wreszcie o istnieniu tajnego dyktatora. To jednak nim był i gdzie go szukać, nie wiedziano.
A żeby wpaść na jakiekolwiek ślady, chwytano gromadnie idących i jadących po ulicach i kazano im się legitymować. Ten i ów z podrzędnych czynników przy takim połowie wpadł w ręce moskiewskie. Od niektórych nic wydobyć nie zdołano, ale byli i tacy, co pod chłostem i głodem morzeni powiedzieli wszystko, co sami wiedzieli. W ten sposób dochodzono do wyższych stopni organizacji, ale tu coraz trudniej było wydobywać zeznania. Berg opowiada, że pewien więzień z wyższej organizacji przesiedział 71 dni w zimnej piwnicy, bez gorącego jadła, zachorował i zaledwie nie umarł, ale tajemnicy nie zdradził. Zapobiegła też uwięzieniom ważniejszych osób z organizacji policja powstańcza, która się znajdowała w dobrych rękach i dowiadywała się o złożonych zeznaniach w komisjach śledczych. Uprzedzeni przez nią opuszczali Warszawę i szukali ocalenia za granicą. Wyjechał Przybylski, później Adolf Bieńkowski, później Gomendzowski. Niezależnie jednak udawało się policji powstańczej w czas się dowiedzieć o grożącym niebezpieczeństwie. I przeskoczmy sobie dalej. Dawud, obejmując rządy dyktatorskie, wiedział, że sięga nie poza szczyty, lecz wystawia siebie na groźne niebezpieczeństwo. Przekonają swem spełnił akt poświęcenia, gotowy nieść każdej chwili życie w ofierze. Żadna wieść straszna nie burzyła spokoju jego ducha. Spracowany przez dzień cały po modlitwie i 10 kwietnia, pomimo wieści o torturowaniu więzionych, zasnął spokojnie. Zbudzili go o świcie 11 kwietnia żandarmi moskiewscy. Widząc ich, rzekł tylko, to już, i wstawszy spokojnie, zaczął się ubierać, przygotowany zawsze do żandarskich odwiedzin. W swym pokoju nie przechowywał żadnych dokumentów. Wykonana też rewizja nic u niego nie znalazła. Odwieziono go do więzienia na Pawiaku. Tam na samym wstępie poznał go pułkownik saperów rosyjskich, Zdanowicz, godny pomocnik Tucholki, słynnego ze znęcania się nad więźniami. Obaj zaprzańcy służyli caratowi najezdniczemu za judaszowe srebrniki, godliwiej od Moskali. I przeskoczmy delikatnie. W zeznaniach swych Trawut nie oszczędzał siebie. Otwarcie mówił o wszystkim, co go dotyczyło, lecz wręcz odmówił odpowiedzi, gdy o innych pytano. I inni więźniowie pomimo gruźb i mąk nie dali się złamać. Wiem, co mnie za to czeka, zapisał Rafał Krajewski. Prawo ludzkie każe mnie powiesić, prawo boskie nakazuje mi ludziom krzywdy nie czynić. Niechaj będę powieszony, a ludzi na zgubę nie wydam. Przyznałem się do winy, pisał Jan Jeziorański. Innych ludzi, którzy niegdyś ufali mi i w stosunki ze mną jako z uczciwym człowiekiem wchodzili, nie jestem w stanie zdradzić. Niech cierpią karę za wszystkich, ale pamięć moja w grobie nie będzie przeklinana, a dzieci i rodzina moja niepogardzana od ludzi. Jest to wszystko, co im pozostawić mogę. I tutaj w tym momencie pauza, z tego względu, że faktycznie honor, tutaj pisany przez duże H, on był dla tych ludzi tutaj najważniejszy. I to jest widać, że ważniejszy był od życia i tutaj właśnie położyli swoje głowy pod to i serca, żeby tylko tego honoru dochować i nie wyjawić innych tutaj ludzi, innych powstańców. I przeskoczmy sobie dalej. Tracenie odbyło tutaj w tym momencie. Tracenie odbyło się 5 grudnia na stoku warszawskiej Cytadeli. O godzinie 9 rano przywieziono skazanych na plac egzekucji. Historyk rosyjski Mikołaj Berg przypatrywał się temu traceniu z oddalenia najwięcej od 30 do 40 kroków i opisał je jak następuje. Skazani jechali, każdy oddzielnie, na jednokonnych, drabiniastych wózkach używanych zwykle do wywożenia gnoju. Jechali z odkrytymi głowami, mając każdy po prawej ręce księdza kapucyna w charakterystycznym brązowym płaszczu zakonnym. Po obu zaś stronach wózków jechali w pełnej gali, w lśniących hełmach, na siwych, ogromnych koniach żandarmi, z obnażonymi pałaszami oraz postępowało kilka plutonów piechoty. Pierwszy jechał Trawut, ubrany tak jak go aresztowano, w długim, granatowym, ciepłym paltocie, oblamowanym szeroką taśmą. O 30 kroków przed rusztowaniem skazanych zsadzono z wózków i ustawiono po lewej stronie rusztowania. Oficer polowego autoriatu odczytał wszystkim wspólnie prawomocny już wyrok śmierci.
Najmniej zważał na odczytywany wyrok Traugut. Nie przestawał ani na chwilę rozmawiać z towarzyszącym mu księdzem. Następnie Traugut z dziwnym spokojem wdział na siebie śmiertelną koszulę, to za nim uczynili i inni. Nie wiadomo z czyjego rozkazu, żadnemu z nich nie związano rąk, jak to się zwykle czyni przy egzekucjach. Traugut tracony był pierwszy. W ostatniej chwili złożył ręce i podniósł oczy do nieba. Tak z podniesioną głową pozostał na stryczku nawet jeszcze wówczas, gdy po skonstatowaniu śmierci trójkątem przepaska została mu z oczu zdjętą. Nazajutrz zjawiła się odezwa naczelnika miasta. Oddajcie cześć, pisał, męczennikom i uświęćmy ich pamięć. Nie uzał rozpaczy, lecz męskim postanowieniem wstępowania w ich ślady. Starajmy się na wzór ich utrzymać moc swoją i charakter do końca. Jak oni, walczymy do ostatniego tchnienia, a prochy nasze spoczną w wolnej ojczyźnie. I faktycznie tutaj ojczyzna odzyskała wolność, odzyskała suwerenność i uzyskała niepodległość. Natomiast tutaj cały ten rok musi być przyczynkiem do zastanowienia się nad powstaniem styczniowym, ponieważ jest to wielka chwila w dziejach naszego narodu, kiedy faktycznie jest to romantyczny zryw i to naprawdę romantyczny, kiedy jest branka, kiedy jest ta zima, kiedy są te oddziały małe, ale waleczne, partyzantka jest w całym tutaj już nawet nie w Królestwie Kongresowym, ale w państwie nadwiślańskim i oczywiście w zaborze rosyjskim na ziemiach utraconych w zaborze podczas tutaj rozbioru drugiego i trzeciego. Natomiast trzeba się zastanowić, czy ten zryw miał właśnie sens na takim gruncie właśnie tej narodowo-wyzwoleńczym. Czy właśnie ta chwila, ten timing nie był właśnie spóźniony? I dlaczego to powstanie w ogóle wybuchło? To są wszystko takie odpowiedzi, które i pytania, które są właśnie, które czekają na odpowiedzi ze strony każdego z nas. I ten rok jest dobrym przyczynkiem do tego, żeby się nad tym zastanowić. I trzeba powiedzieć faktycznie to jedno, że ten zryw pozostał w pamięci. On później faktycznie w drugiej RP miał swoje wielkie odzwierciedlenie. Natomiast jeszcze oprócz tego, że to będzie rok właśnie 2024, czyli ten najbliższy rokiem Romualda Traugutta, to jeszcze kinowo też tutaj o powstaniu styczniowym będzie, ponieważ będzie wchodził film w styczniu najbliższego roku, właśnie 2024. Powstanie jest 1863 i z główną rolą tutaj Sebastiana Fabiańskiego i miejmy nadzieję, że faktycznie godnie pokaże to powstanie styczniowe i będzie kolejnym takim przyczynkiem do tego, żeby przybliżyć Polakom właśnie to powstanie. Dziękuję za uwagę.